2006 roku Frito-Lay nabyło zakład produkujący słone przekąski w Tomaszowie Mazowieckim. Na przestrzeni kolejnych lat zakład został rozbudowany i zmodernizowany. W konsekwencji zwiększył znacząco efektywność i moce produkcyjne. Obecnie na 7 nowoczesnych liniach produkcyjnych zakład produkuje szerokie portfolio słonych przekąsek. Dynamiczny rozwój zakładu w Tomaszowie jest możliwy dzięki udanej, długoletniej współpracy z lokalnymi władzami. Cieszymy się, że z perspektywy ponad 10-letniej działalności zakład Frito-Lay w Tomaszowie Mazowieckim wpisał się pozytywnie na stałe w życie lokalnej społeczności. Naszą siłę stanowi zgrany zespół ponad 300 zaangażowanych i utalentowanych pracowników, z których większość pracuje od początku istnienia zakładu. Obsługują oni wszystkie procesy produkcyjne, jakościowe, serwisowe, magazynowe i logistyczne. Surowcem do produkcji chrupek kukurydzianych jest mieszanka kasz. W procesie ekstruzji chrupkom nadajemy pokarbowany kształt. Następnie produkt suszymy i przyprawiamy w zależności od danego wariantu smakowego. Gotowe chrupki pakujemy do uformowanych torebek, a następnie do opakowań zbiorczych. Z magazynu chrupki wysyłamy do sklepów. Zgodnie z filozofią PepsiCo, działanie ze świadomością celu, w zakładzie Frito-Lay w Tomaszowie Mazowieckim dbamy o otaczające nas środowisko. W naszym zakładzie dzięki innowacyjnej instalacji odzyskujemy ciepło z linii produkcyjnej. Wykorzystujemy je do podgrzewania wody oraz ogrzewania budynków. Ponadto na terenie całego zakładu stosujemy energooszczędne oświetlenie LED. To właśnie dzięki nowatorskim rozwiązaniom technologicznym mogliśmy zmniejszyć zużycie energii i wody w procesach produkcyjnych średnio o 1/4. Natomiast ponad 99% odpadów produkcyjnych z naszego zakładu podlega recyklingowi. W zakładzie Frito-Lay w Tomaszowie Mazowieckim produkujemy szeroką gamę słonych przekąsek, w tym chrupek kukurydzianych. Odpowiadamy na różne preferencje i potrzeby konsumentów. Nasze wyroby trafiają do sklepów w Polsce, krajach nadbałtyckich, Czechach, Słowacji i na Węgrzech. Konsumenci mogą się delektować chrupkami Cheetos o smaku m.in. ketchupu, żółtego sera, pizzy, zielonej cebulki czy papryki. Dzięki optymalizacjom łańcucha dostaw nasze samochody dostawcze przejeżdżają rocznie o 3 miliony kilometrów mniej w porównaniu do roku ubiegłego. To równowartość 70 okrążeń kuli ziemskiej. Przekłada się to na zmniejszenie o 20% emisji dwutlenku węgla do atmosfery.